Dzień dobry. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że w ogóle nagrywam inny materiał i nagrywam przebitki na temat tego, jaki jest ruch w różnych miejscach dotyczący obostrzeń, które zostały wprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Będzie drugi materiał, spokojnie, nie wiem, może dzisiaj, może jutro, zacznę, jak szybko poskładam, ale będę miał chyba ciutkę więcej czasu z racji, czyli z racji naszego koronawirusa i pewnych obostrzeń, które zostały wprowadzone, ale nie o tym ten film. Postanowiłem opublikować wyniki konkursu na nóż od Marcina Bony. Który oczywiście już czeka ich czasu i tam dobijają się ludzie mailami do mnie, że kiedy te wyniki, kiedy ten nóż, więc dzisiaj, więc ogłaszam, ogłaszam wszem i wobec, że zwycięzcą i szczęśliwym posiadaczem noża od Marcina Bony zwanego, znaczy nie Marcina zwanego, tylko noża zwanego Borsukiem, został kolega Andrzej Brakoniecki. Gratuluję Ci serdecznie, żeby nie zakłócać wyników konkursu. Nie sprawdzałem Waszych tablic do momentu, kiedy nie rozstrzygnąłem, jak gdyby, kto zostanie zwycięzcą. Dopiero po rozstrzygnięciu osoby, dopiero sprawdzałem tablicę, czy zostało udostępnione i to, i tamto. Wszedłem na Twoją tablicę, szanowny kolego, i widzę, że też strugasz noże, bardzo fajnie, to znaczy są to noże troszkę inne, bo są to noże kuchenne w większości, z tego co przyuważyłem, i mam nadzieję, że nóż od Marcina Bony będzie dla Ciebie takim wzorcem przyłożenia się do pracy, jakości wykonania, i mam nadzieję, że będzie Ci dobrze służył. Mam nadzieję, że również swoją działalność będziesz rozwijał, dlatego że trzymamy kciuki za wszystkich polskich rzemieślników, którzy chcą coś robić dobrze i to robią i podnoszą swoje kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej. O, McDonald's. Nie byłem w McDonaldzie, nie tym razem, nie. Ale gratuluję Ci serdecznie. I teraz nie wiem, czy zdążyłem wspomnieć na filmie, który był konkursowy, że są dwie metody odebrania tego noża. Jedna to jest oczywiście wysyłka, więc jeżeli chcesz, żebyśmy Ci go wysłali, to musisz do nas na maila wysłać adres. Z tego maila, z którego wysłałeś nam zgłoszenie na konkurs. I wówczas dokonamy wysyłki, ale jest druga możliwość. Rozmawialiśmy z Marcinem, że możemy się spotkać z Marcinem na gruncie neutralnym, do uzgodnienia oczywiście. Spotkać się z Marcinem w celu jakiegoś tam może wspólnego biwakowania, od razu przekazania nagrody, wspólnego spotkania, pogadania, wymiany informacji. Więc proszę, skontaktuj się ze mną i powiedz mi, jaką formę preferujesz. Oczywiście z racji zaistniałej sytuacji, czyli że są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o spotkania i wolelibyśmy je respektować, to spotkanie z Marcinem również byłoby prawdopodobnie możliwe dopiero wtedy, kiedy tutaj no cała sytuacja troszeczkę się opanuje i będzie można w sposób bezpieczny zrobić jakieś spotkanko. Podejrzewam, że na ile znam życie i wszelkiego rodzaju moich znajomych, byłoby to spotkanko no w nieco większym gronie niż 3 osoby. Więc proszę, daj znać, czy i jak preferujesz odebrać nagrodę. Jeszcze raz Ci gratuluję. Oczywiście mam nadzieję, że zachęciłem Was do zapoznawania się z bieżącą działalnością Marcina i że będziecie się interesowali Marcina nożami i wspólnie będziemy wspierali go w dalszym rozwoju i w dążeniu do doskonałości, którą praktycznie już osiągnął. Marcin, pozdrawiam Cię serdecznie z tej że strony. Jeszcze jako zdrowy człowiek, mam nadzieję, że również u Ciebie wszystko w porządku. Andrzejowi gratuluję i zapraszam Was oczywiście na kolejne konkursy i materiały, i w najbliższym czasie obiecuję, że jeszcze w tym tygodniu będzie konkurs dla patronów. Muszę tylko wybrać dla Was nagrodę. Podejrzewam, że będzie to coś od Helikonu, znaczy coś, co mamy, dostaliśmy od Helikonu, więc śledźcie kanał i czekajcie, będzie wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.